Dzień dobry. Mamy październik już za oknem, więc zapraszam na jesienną wersję kawy latte z dodatkiem cynamonu. Do jej przygotowania będziemy potrzebować tylko kilka składników, które umieszczamy w kielichu blendera. Będzie to zaparzona gorąca kawa, mleczko kokosowe około 100 ml, czubatą łyżeczkę pire z dyni, którą wcześniej upiekłam, a także pół łyżeczki przyprawy piernikowej. Zakręcamy i miksujemy. Tak wygląda już gotowa kawa. Jest aksamitna z kremową pianką. Na górę jeszcze trochę cynamonu i gotowe. Wszystkie składniki do jej przygotowania w formie listy, jak i makro tej kawy, znajdziecie w opisie poniżej. Podzielcie się proszę w komentarzach, kto już miał okazję ją spróbować. A do kawy może macie ochotę na szybkie przygotowanie serniczek? Zapraszam na przepis.